Witam Państwa serdecznie. Bardzo jest mi miło, że mimo okresu długiego weekendu, kiedy wszyscy pragną wyjechać z Krakowa, tak licznie Państwo przyjechali. Żeby jakby przybliżyć, ja jestem specjalistą medycyny sądowej, no i na co dzień przyszło mi pracować niezmiennie w katedrze i zakładzie medycyny sądowej. Także fakt jest faktem, niewątpliwie codziennie w swojej pracy mamy kontakt ze śmiercią. Aczkolwiek ja chciałem tutaj tytułem wstępu Państwu jakby zarysować, czym tak naprawdę jest ta medycyna sądowa, bo to każdy coś gdzieś słyszał, najczęściej co nieco widział w jakimś filmie albo w serialu, ale tak naprawdę kto to jest, ten medyk sądowy? Czy to jest po prostu lekarz, który przychodzi i coś mówi o zwłokach, czy to na co dzień pracuje sobie z pacjentami żywymi? Gdzie oni w ogóle się chowają i czy tak naprawdę oni cały czas muszą siedzieć w tych zwłokach? Więc proszę Państwa, nie do końca, a właściwie tak naprawdę w małym stopniu. Medycyna sądowa jest tak zwaną nauką pomostową. To jest nauka, która łączy ze sobą świat nauk biologicznych i świat nauk prawniczych. I tak naprawdę powstała z myślą o tym, żeby na grunt wiedzy prawniczej, stosowania prawa, ale też jego wykorzystywania w naukach kryminalistycznych, przenieść cały zakres pojęć biologicznych, które dla przeciętnego prawnika są kompletnie niezrozumiałe. I mechanizmy, które rządzą prawami biologicznymi, które dla osób bez doświadczenia i wykształcenia medycznego są zupełnie nieczytelne. Stąd też medycyna sądowa przenosi z nauk medycznych, z nauk biologicznych, nie tylko cały dział, którym się oczywiście zajmuje, jest jedną z integralnych jej części, a mianowicie tanatologię, czyli od słowa tanatos, czyli nauka o śmierci, ale również badania osób żywych pod kątem chociażby obrażeń, jakie by odniosły, w jakim mechanizmie te obrażenia powstały, weryfikowania wersji różnych śledczych, oceniania, jakie są następstwa przejściowe, trwałe dla stanu zdrowia tej osoby, po to, żeby sędzia, prokurator mógł zakwalifikować to na przykład z konkretnego artykułu kodeksu karnego. Z drugiej strony, na gruncie nauk biologicznych dokonuje się wielokrotnych rekonstrukcji przebiegu zdarzeń, które mają swoje skutki biologiczne, po to, żeby na bazie nawet samej dokumentacji medycznej, bez faktu osoby zmarłej i bez badania osobistego osoby, która przeżyła, móc przenieść jakby tą wiedzę na jakiś konkretny obraz zdarzenia, żeby móc podnieść lub podważyć argumenty pojawiające się w śledztwach z różnych stron, czy to ze strony oskarżenia, czy to ze strony obrony, co tak naprawdę się wydarzyło. Przez to, że jest to, proszę Państwa, nauka pomostowa, ona stwarza fantastyczną płaszczyznę do badań interdyscyplinarnych, czyli łączących ze sobą różne dziedziny wiedzy, właśnie których cechą jest to, że zostają w służbie prawa po to, żeby zarówno drogą badań naukowych, jak i później już ekspertyz empirycznych umożliwić szersze spojrzenie na to, co się wydarzyło. Bo istotą prawa, które stoi w państwach cywilizowanych na stanowisku, że życie i zdrowie ludzkie jest dobrem najwyższym, dobrem szczególnie chronionym, jest to, że jeśli spotkamy się z przestępstwem lub podejrzeniem przestępstwa, które godzi w to dobro, to rolą aparatu śledczego i aparatu sprawiedliwości jest to, żeby sprawcę znaleźć, udowodnić mu to, a następnie w sposób sprawiedliwy go ukarać. Dzisiaj chciałem Państwu przedstawić aspekt właśnie badań interdyscyplinarnych. To jakby kolokwialnie nazywając, jak śmierć potrafi służyć żywym. Bo taka jest, proszę Państwa, idea. Nie jest ideą badań pośmiertnych to, żeby zagłębiać się i epatować tą śmiercią. Rolą jest to, żeby te badania, te ekspertyzy przysłużyły się w konsekwencji żywym. I tak śmierć właśnie wychodzi z tych mroków
piwnic, prawda, jak to było przedstawiane, jakichś prosektoriów schowanych pod ziemią i tak dalej, na światło codziennego życia, żeby służyć życiu, żeby służyć tym, którzy normalnie żyją i chcą się również czuć bezpiecznie. Przedstawię Państwu wyniki badań, które kiedyś prowadziłem, poświęconych bardzo prosto postawionemu zagadnieniu. Istnieje takie przekonanie społeczne, że ktoś, kto dopuszcza się takiego czynu jak zabójstwo, to musi być, mówiąc kolokwialnie, osoba nienormalna. To musi być jakaś osoba chora zazwyczaj. Pomijając oczywiście sytuacje, w których ktoś broni się, odpierając jakiś napad, gdzie ktoś w sytuacji nieporozumienia, nierozeznania sytuacji przez przypadek kogoś zabija, to tych, które najbardziej wzbudzają naszą wyobraźnię w przypadkach, kiedy mamy do czynienia z brutalnym morderstwem, kiedy mamy do czynienia z wielością ofiar, kiedy mamy do czynienia z ofiarami wśród dzieci, wydaje nam się to jakimś kompletnym wynaturzeniem. Wydaje nam się jakąś totalną nienormalnością. W związku z tym społecznie panuje przekonanie, że większość sprawców zabójstw to są osoby ciężko chore psychicznie. I teraz, jeżeli społeczeństwo słyszy z drugiej strony o czymś takim jak zjawisko niepoczytalności, czyli pewna konstrukcja prawna wywodząca się jeszcze z prawa rzymskiego, która zakłada, że jeżeli ktoś nie ma świadomości tego, co robi z powodu choroby psychicznej, nie umie pokierować swoim postępowaniem, to nie ponosi odpowiedzialności za czyn. Czyli coś, co budzi ogromny społeczny sprzeciw. No jak to? Ten zwyrodnialec, zabójca, zabił żonę i dwójkę dzieci i on teraz nie poniesie za to żadnej kary? Więc ja swoimi badaniami chciałem sprawdzić, czy w sposób bardzo praktyczny specjaliści, którzy jadą na miejsce zabójstwa, dokonują oględzin tego miejsca, kiedy później zbierają informacje z badań medyczno-sądowych i innych badań kryminalistycznych, żeby zanalizować cały przypadek, czy są w stanie na tej podstawie wyciągnąć jakieś różnice pomiędzy dokonywaniem zabójstw przez tych, którzy są ogólnie rzecz ujmując zdrowi psychicznie, a tych, którzy są realnie, faktycznie chorzy psychicznie. Na początek, żeby trochę jednak stonować Państwa wyobrażenia, powiem Państwu tak, że wszystkie praktycznie światowe badania na ten temat, a było ich robionych bardzo dużo, podkreślają, że wcale w grupie osób chorych psychicznie nie mamy więcej sprawców zabójstw ani sprawców dopuszczających się ciężkich przestępstw niż w grupie osób uznawanych za osoby zdrowe psychicznie. Więc absolutnie nie należy, jest to błędem, wiązanie tego, że osoby chore psychicznie z istoty swojej choroby zawsze są jakimś zagrożeniem dla społeczeństwa. Żadne badania, proszę Państwa, realnie na przestrzeni dziesięcioleci prowadzone, i to w warunkach europejskich, i to w warunkach badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych czy na innych kontynentach, nie potwierdzają takiego założenia. Także obcując z osobą chorą psychicznie, mając kontakt, nie musimy się z automatu bać, że będzie ona dla nas oczywistym zagrożeniem. W pewnych określonych sytuacjach może się stać zagrożeniem, ale każdy człowiek z naszego otoczenia w pewnych określonych sytuacjach może się stać dla nas zagrożeniem. Jest takie anegdotyczne takie powiedzenie, że przecież najwięcej ofiar umiera we własnym domu. Czyli jakie jest najbardziej dla nas niebezpieczne miejsce, patrząc pod kątem, gdzie są popełnione zabójstwa? No nasz własny dom, nasze mieszkanie. Tam najłatwiej możemy się stać ofiarą zabójstwa. Czy boimy się siedzieć we własnym domu? Nie. To jest oczywiste. Dlatego też, proszę Państwa,
pewne opracowania statystyczne, żeby zrozumieć ich sens, trzeba znać, jakie założenia zostały przyjęte, kiedy je robiono, jaką grupę badawczą dobrano, jaka była metodologia badań, żeby w sposób właściwy i racjonalny wyciągnąć wnioski. Proszę Państwa, właśnie mówiłem o tym, że idea niepoczytalności wywodzi się jeszcze z prawa rzymskiego. To jest właśnie kodyfikacja Justyniana, która mówi, że szaleństwo jest dla sprawcy największą karą, czyli nie powinien już być on dodatkowo karany. Profesor Leon Blumenstock-Halban, jeden z twórców współczesnej medycyny sądowej, były kierownik katedry medycyny sądowej tutaj w Krakowie, powiedział kiedyś, że zbrodnia i obłąkanie nieraz graniczą ze sobą o miedzę, a pas pograniczny jest tak wąski i określać ściśle nie dający, że aby żyć słów poety niemieckiego, nieraz nie wie się, na czym im gruncie się stoi. Czyli fakt, proszę Państwa, choroby, czyli obłąkania, jak on to nazwał, i zbrodni może być bardzo blisko, ale wcale nie musi. To nie jest prosta granica. Na gruncie tego, proszę Państwa, należy podkreślić, że dzisiejsza psychiatria sądowa, psychologia sądowa, które są zupełnie aktualnie odrębnymi naukami, w istocie swojej wywodzą się z medycyny sądowej. To początek XX wieku, w szczególności profesor Leon Wachholz, później profesor Olbricht, byli twórcami współczesnej psychiatrii i psychologii sądowej. To oni pisali pierwsze podręczniki, to oni tworzyli pierwsze teorie. I teraz, proszę Państwa, istnieje ścisły związek pomiędzy stanem psychicznym człowieka, procesami motywacyjnymi, i to nie tylko w zakresie przestępstwa, ale w zakresie każdej czynności, którą wykonujemy w życiu, czyli również naszych cech charakteru, naszego nastawienia do danej czynności, a sposobu, w jaki będziemy osiągać cel. To każdy z nas może prześledzić, jeżeli porówna sytuację dojścia do konkretnego zadania wśród swoich znajomych. Na przykład nauczenia się jakiejś frazy tekstu. Każdy z nas, kiedy indziej się do tego zabierze, wybierze inną metodę uczenia się, by w konsekwencji inaczej dojść do tego samego celu. I ten sposób, który zostanie wybrany, bardzo wiele mówi o nas samych. Czy jesteśmy roztargnieni, czy jesteśmy systematyczni, czy już kiedyś sparzyliśmy się na przykład na uczeniu takiego tekstu i teraz wiemy, że trzeba się zabrać za to dużo wcześniej, czy może beztrosko, mimo porażek w tym odniesionych, będziemy dalej uparcie próbowali na ostatnią godzinę się tego nauczyć, czy będziemy sobie to jakoś rozrysowywać, czy będziemy się uczyć zwrotka po zwrotce, czy może będziemy uczyć się większymi partiami. Każdy z nas do tego samego celu będzie dochodził inaczej, ale przez swoje indywidualne cechy osobowości. A od strony sprawcy zabójstwa o jego sposobie działania mówią właśnie wyniki badań z zakresu medycyny sądowej. Oględziny zwłok w miejscu ich ujawnienia, sekcja zwłok, badania dodatkowe, ekspertyzy rekonstrukcyjne na podstawie całości zebranego materiału dowodowego. No i to, proszę Państwa, o czym mówiłem, te historyczne związki medycyny sądowej. Stąd też można również współcześnie tworzyć interdyscyplinarne płaszczyzny do badań z dziedzin, które dzisiaj wydawałyby się nam tak szalenie od siebie odległe, a one przez wywodzenie się wspólnego rdzenia posługują się podobną metodyką. Chociaż oczywiście rozwój naukowy powoduje, że dzisiaj ciężko być równocześnie specjalistą medycyny sądowej i na przykład specjalistą psychiatrii sądowej. Proszę Państwa, jakie to były badania? No, mogę tylko nieskromnie powiedzieć, że nie było w Polsce większej grupy badanych osób niepoczytalnych niż ta, którą mnie udało się zebrać. Było to 50 sprawców, którzy w sumie dokonali 62 zabójstw. Jakie były warunki doboru dla czytelności? Więc brane były, proszę Państwa, tylko zabójstwa dokonane. Te, które na pewno
zostały zabójstwami jak zakwalifikowane w ramach artykułu 148. Czyli nie braliśmy na przykład pobić ze skutkiem śmiertelnym, gdyż tutaj sytuacja jest nie do końca jasna, czy sprawca kopiąc kogoś czy bijąc pięściami faktycznie myślał o osiągnięciu skutku śmiertelnego. Zabójstwo to jest czyn, w którym sprawca w sposób elementarny chce osiągnąć skutek śmiertelny. I osoby, których w przewodzie sądowym, które zostały uznane za niepoczytalne. W kodeksie karnym, proszę Państwa, funkcjonuje jeszcze pojęcie znacznie ograniczonej poczytalności. To jest artykuł 31, paragraf 2. Ale ponieważ jest pojęciem bardzo szerokim, mieści się w nim pojęcie czy też grupa zaburzeń, które w pewnym dość istotnym stopniu zaburzają funkcjonowanie, ale również takie, które są graniczne prawie, że z pojęciem niepoczytalności, więc jest to grupa niejednorodna. Wzięliśmy to ekstremum, czyli to, kiedy niepoczytalność sprawcy nie budziła jakichkolwiek wątpliwości. Proszę Państwa, właśnie co to jest ta niepoczytalność? O tym można by mówić bardzo długo, ale żeby Państwa wprowadzić, to taka jest treść artykułu 31, paragraf 1. Nie popełnia przestępstwa, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem. Czyli mamy elementy przyczyn z wyniku niczegoś innego jak choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego albo innego zakłócenia czynności psychicznych i to nie jest wcale, proszę Państwa, pojęcie rozmyte. I skutek nie może rozpoznać znaczenia czynu, czyli jak to określają Amerykanie, nie umie rozróżnić dobra od zła albo wie, że to, co robi, jest złe, ale nie może się przed tym powstrzymać z powodów chorobowych. Proszę Państwa, właśnie wróćmy do tego aspektu społecznego, o którym się mówi. No to jak to uniewinniamy sprawcę takiego czynu? To nie jest, proszę Państwa, do końca tak proste. Oczywiście on nie popełnia przestępstwa, czyli on de facto nie zostaje nawet oskarżony. Ale to nie jest tak, że taką osobę puszcza się potem wolno. Żyj sobie dalej, człowieku, w społeczeństwie, zobaczymy, co się będzie działo. Byłeś chory przecież, to ci wszystko wybaczamy. To nie jest, proszę Państwa, tak, dlatego że podczas ekspertyz oceniających poczytalność ocenia się również stopień zagrożenia takiej osoby dla porządku społecznego. I proszę Państwa, w zdecydowanej większości przypadków te osoby nie mogą po ocenie psychiatrycznej i psychologicznej zostać dopuszczone w sposób natychmiastowy do powrotu do społeczeństwa. One muszą zostać odizolowane, dlatego że te schorzenia w naturze swojej w większości przypadków albo są schorzeniami przewlekłymi, czyli takimi, które nie dają się wyleczyć, albo zaburzeniami powracającymi w pewnych określonych sytuacjach, nad czym również przy wypuszczeniu takiej osoby na wolność nie ma kontroli. A każde kolejne pojawienie się takiego zakłócenia czynności psychicznych może rodzić kolejne przestępstwo. W związku z tym te osoby są izolowane, umieszczane są na tak zwanej detencji, czyli w oddziałach zamkniętych szpitali psychiatrycznych. I zaręczam Państwu, że warunki takich detencji nierzadko są o wiele gorsze niż warunki, jakie są w normalnych więzieniach. Więc to nie jest nic przyjemnego. Co więcej, taka osoba, jeśli jest umieszczona na detencji, co pół roku sąd występuje do lekarzy ją leczących, czy ona rokuje poprawę, albo czy doszło do poprawy, która uzasadniałaby zwolnienie. I proszę Państwa, też możecie sobie łatwo wyobrazić, jak trudno w warunkach schorzeń przewlekłych byłoby podjąć lekarzom decyzję, że nagle po półtorej roku, a nie, to ta osoba już może zostać, niech wychodzi. Więc to są, proszę Państwa, przebywania w ośrodkach zamkniętych wieloletnie, a w niektórych przypadkach skrajnych schorzeń do końca życia. I proszę Państwa, tak w ramach ciekawostki, w prawodawstwie angielskim, czy właściwie w stosowaniu prawa anglosaskiego,
aktualnie adwokaci w ogóle odstępują od linii obrony idącej w kierunku niepoczytalności. Dlaczego? Dlatego, że wiedzą w praktyce, że tam, jeżeli ich klient zostanie uznany za niepoczytalnego, to on już nigdy w życiu ze szpitala psychiatrycznego nie wyjdzie. To jest dożywocie. Co prawda nie w więzieniu, tylko w zakładzie psychiatrycznym, ale to jest dożywocie. Więc tak, proszę Państwa, z tym się trzeba liczyć. To nie jest tak, że uznajemy, że ktoś chory psychicznie ma prawo zabijać innych i że nic go za to nie spotka. Proszę Państwa, jakie były źródła informacji? Pełne akta przeanalizowane z lat 74-2007, prowadzone przede wszystkim w Sądzie Okręgowym w Krakowie, ale też w różnych innych sądach, w zależności gdzie udało się dotrzeć. Niestety sposób archiwizowania u nas nie jest dość czytelny, także trochę to było takie czesanie grzebieniem po prostu, żeby wyłapać te przypadki, stąd ta duża rozbieżność lat. I dlatego też ja nie bazowałem na żadnych danych statystycznych, ile w danym roku, prawda, bo ja nie miałem pełnych, kompleksowych danych z jednorodnego obszaru. Żeby porównać, wybrałem grupę 72 zabójstw dokonanych przez 60 sprawców poczytalnych z bazy Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Została mi do tych badań udostępniona dzięki uprzejmości Zakładu Psychologii i to stanowił odnośnik do porównania, jak się zachowują sprawcy poczytalni czy niepoczytalni, szczególnie, że ich sposób zbierania danych był bardzo zbliżony do tego, jaki ja stosowałem, więc stąd można było te badania w ten sposób przeprowadzić. One były badaniami kwestionariuszowymi, bardzo bogaty, bardzo szczegółowy kwestionariusz, który powstał na bazie kwestionariuszy stosowanych przez FBI czy przez Policję Kanadyjską do profilowania sprawców zabójstw. Zarówno Instytut, jak i ja we współpracy z nimi myśmy zmodyfikowali te kwestionariusze do naszych potrzeb. No i proszę Państwa, płeć sprawcy. W przypadku sprawców niepoczytalnych tylko 8% to są kobiety. To jest dużo mniejszy odsetek niż w ogólnej populacji sprawców działających z innych motywów. Proszę zobaczyć, jaka jest różnica. Poczytalni, odsetek wśród sprawców poczytalnych, jeśli chodzi o kobiety, to jest blisko 1/3, to jest 30%. Tutaj mamy zdecydowanie mniej. Jak to się, proszę Państwa, rozkłada, jeżeli chodzi o wiek sprawców? Tutaj pik mamy w okresie 26-35. To jest niższy okres wiekowy niż dla sprawców poczytalnych. Dlaczego tak jest? Dlatego, że wśród poważnych zaburzeń psychicznych o charakterze urojeniowym, schizofrenii, zaburzeń paranoidalnych, to jest właśnie ten wiek, kiedy pojawiają się bardzo często w sposób gwałtowny pierwsze objawy tej choroby, a za nimi idą zachowania gwałtowne. Wśród sprawców poczytalnych ten pik raczej jest w okresie wieku średniego. I teraz, proszę Państwa, badania osobowościowe. Mówi się tak, no, sprawcy niepoczytalni, jest wiele takich badań, które mówi, że to mimo wszystko to są osoby o takiej agresji niskiej. Niestety nie do końca, to jest 50%, a blisko drugie tyle stanowią jednak osoby o osobowości agresywnej. Ona się wcale nie musi przejawiać tym, że oni wychodzą na ulicę, biją innych ludzi. Nie, bo to, proszę Państwa, w większości jest agresja słowna. To nie jest agresja fizyczna. To nie są osoby, które permanentnie znęcają się nad swoją rodziną, biją członków rodziny, rodziców, opiekunów. To jest w większości agresja werbalizująca się emocjonalnie, słownie. No i około 8% to są osobowości skrajnie agresywne. Te faktycznie manifestują to w sposób fizyczny. No i teraz znowu zobaczmy, mamy sprawców niepoczytalnych, osoby o osobowości nieagresywnej, jednak stanowią większy odsetek niż mamy do czynienia wśród sprawców poczytalnych. Tutaj jednak ta osobowość agresywna występuje w większym nasileniu, podobnie jak i osobowość skrajnie agresywna.
I teraz, proszę Państwa, jeżeli jesteśmy przy osobowości, to po pierwsze trzeba rozróżnić dwa pojęcia: choroby psychicznej i zaburzeń osobowości. Zaburzenia osobowości w dzisiejszych czasach przez psychiatrów klinicznych i psychiatrów sądowych nie są kwalifikowane jako choroba. Stanowią pewną patologię osobowości, w jej wynaturzenie, ale nie o charakterze chorobowym. Dlaczego? Dlatego, że to jest coś, co podlega naszemu wpływowi. My możemy wpłynąć na parametry swojej osobowości. My możemy powstrzymać cechy swojej osobowości. Nie jesteśmy w stanie powstrzymać pewnych zachowań na przykład u schizofrenika. On sam nie jest w stanie tego zrobić. Natomiast osoba, która ma, dajmy na to, osobowość psychopatyczną, ona ma świadomość tego. Ona jest w stanie zmienić swoje zachowanie. W związku z tym zaburzenia osobowości nie są chorobą psychiczną sensu stricte. I w związku z tym zaburzenia osobowości jako takie nie mogą być podstawą przyjęcia niepoczytalności. A właśnie, jak wynika z wielorakich badań, to zaburzenia osobowości, a nie choroba psychiczna, leży u podstaw zachowań znacznej liczby sprawców zabójstw. No i ta częstość występowania zachowań agresywnych, prawda, w stosunku do otoczenia, widzimy, że też wśród osób poczytalnych ona się manifestuje dużo bardziej. I teraz, proszę Państwa, jeżeli mamy osoby niepoczytalne, czy one manifestowały jakieś zaburzenia wcześniej? Czy można było poznać, mówię, dla osoby wprawnej, która ma wykształcenie lekarskie, nie dla koniecznie członka rodziny, prawda? Członek rodziny może nie rozumieć pewnych mechanizmów, może nie rozczytywać ich, ale patrząc retrospektywnie, oni faktycznie manifestowali te zaburzenia w dużej ilości. To nie jest tak, że często się mówi, to on przecież takie całe życie taki spokojny był, w ogóle to jak to się stało, to taki czyn, zupełnie wyskok jakiś niespodziewany. Nie do końca. Jeżeli się przyjrzy temu w sposób wnikliwy od strony merytorycznej, to znajdzie się cechy wskazujące nam na to, że coś było nie tak. No, leczenie psychiatryczne u niektórych te zaburzenia bywały już rozpoznane i poddawani byli leczeniu psychiatrycznemu z większym lub z mniejszym skutkiem, z większą lub mniejszą regularnością, ale byli mu poddawani. To jest bardzo, proszę Państwa, ciekawe. Znowu w przekonaniu społecznym jest tak, jak ktoś jest chory psychicznie, to przecież on nie może sobie zaplanować zabójstwa czy jakichś jego elementów. To jest niemożliwe, bo jest chory. Właśnie nie, proszę Państwa. U prawie połowy osób występowały pewne elementy planowania. To wszystko zależy od typu zaburzenia psychicznego i w jakim stopniu destrukcyjnie wpływa on na konstrukcje myślowe danej osoby. Są, proszę Państwa, zaburzenia psychiczne, na przykład o charakterze urojeniowym, paranoidalnym, w których sprawca wobec jakiegoś wymyślonego, urojonego sobie celu czy osoby jest w stanie skonstruować bardzo złożony cykl różnego rodzaju powiązań, które będą zgodne z prawami rządzącymi się rzeczywistością. Tylko idea, tylko to, że wyobraża sobie, że na przykład ta osoba jest dla niego zagrożeniem, tu jest błąd myślowy. A cała reszta myślenia o tej osobie rządzi się ogólnie przyjętymi prawami fizyki czy prawami społecznymi. W związku z tym ta osoba jest w stanie wykonać pewne co najmniej elementy zaplanowania swojego działania. To nie jest działanie, które pojawia się nagle w głowie. Czasem jest to działanie, do którego ten sprawca w pewnym stopniu się przygotowywał. Oni oczywiście nie przygotowują się bardzo konsekwentnie, ale samo przygotowanie narzędzia, wybór miejsca, wybór pory dnia, tak żeby ofiary stawiały jak najmniejszy opór, jest już pewnym elementem planowania. Oczywiście, co nie budzi wątpliwości, sprawcy poczytalni zdecydowanie częściej planują swoje działania. Oni działają z różnych przecież motywów, nie tylko motywów emocjonalnych, ale tu mieszczą się również zabójstwa na tle ekonomicznym, na tle zemsty, które zazwyczaj są bardzo skrupulatnie planowane. Pewne elementy planowania
też występują, ale tu widzicie, że sprawcy niepoczytalni robią to częściej. A nieplanowanie jest bardzo zbliżone u jednych i drugich. Dlaczego? Bo to jest ta grupa z kolei sprawców poczytalnych, a działających z motywów emocjonalnych, kiedy nagłe wzburzenie wywołuje w nich reakcję prowadzącą do zabójstwa. No i teraz, proszę Państwa, płeć ofiar. Płeć ofiar rozkłada się mniej więcej w zbliżonym stopniu, jeśli chodzi o sprawców niepoczytalnych. Wiek ofiar, co tu jest charakterystyczne? Ten, proszę Państwa, ta grupa, czyli zabójstwa dzieci. Wśród sprawców niepoczytalnych ten odsetek jest naprawdę istotny. U osób poczytalnych zdecydowanie rzadziej występują zabójstwa dzieci, co też wiąże się z pewnymi prawami ewolucyjnymi. Znajomość ofiarą. Praktycznie prawie zawsze sprawca chory psychicznie niepoczytalny zabija osobę, którą zna. Zabije osobę z najbliższego otoczenia, członka rodziny, ojca, matkę, brata, żonę czy partnerkę życiową rzadziej, ale tylko dlatego, że oni rzadziej wchodzą w trwałe związki. No i mieszka z ofiarą, prawda? No to siłą faktu jedno idzie za drugim. Sposób zabójstwa. Proszę Państwa, nie ma tutaj specjalnej różnicy pomiędzy sprawcami poczytalnymi a niepoczytalnymi. Dlaczego? Dlatego, że wbrew oczywiście temu, co oglądamy w serialach, kryminałach, co jest rzeczą oczywistą, bo tam musi zostać przedstawione coś, co jest atrakcyjne, coś, co przykuje uwagę widza. Zabójstwa, czy to sprawców poczytalnych, czy niepoczytalnych, w znacznej mierze w naszym kraju są bardzo prymitywne. Wykorzystywane jest, co jest pod ręką, w sytuacji bardzo często towarzyszącego alkoholu, bardzo często wybuchu gwałtownych emocji, bez specjalnego finezji, bez specjalnego wymyślania, kombinowania. Czasem to kombinowanie zaczyna się po fakcie. O Boże, co teraz zrobić, prawda? Ale przed te elementy planowania i te elementy jakiejś takiej szczególnej finezji występują rzadko. To nie znaczy, że się nie zdarzają. Zdarzają się i naprawdę mamy co robić wtedy. Ale na szczęście dla społeczeństwa takie wysublimowane, zaplanowane, poukrywane, trudne do wykrycia zabójstwa nie są chlebem powszednim. Jeżeli chodzi o sprawców niepoczytalnych, tutaj profesor, rejon głowy jest zawsze dla jednych i drugich takim punktem docelowym, szczególnie przy urazach o charakterze tępym. Natomiast sprawcy niepoczytalni w stosunku do poczytalnych częściej, tego nie jestem w stanie Państwu wytłumaczyć, dlaczego atakują szyję. Czy zacieranie śladów występuje u nich? Tak, proszę zobaczyć, 1/4 sprawców niepoczytalnych jednak zaciera śladów, czyli występuje ten racjonalizm, nazwijmy to, w elemencie działań. I teraz, proszę Państwa, tak, żeby to zebrać. U sprawców niepoczytalnych nie występują dodatkowo takie motywy instrumentalne i racjonalne, prawda? Czyli sprawca niepoczytalny nie zabija kogoś na przykład na włamie, prawda? Żeby coś ukraść. Nie, to się nie zdarza. Jednak mimo wszystko są to zabójstwa spontaniczne, w dużym stopniu nieplanowane, ale jednak pewne elementy planowania występują, zaskakujące otoczenie, ale nie dlatego, że oni nie manifestowali żadnych objawów wcześniej, tylko że otoczenie nie umiało tych objawów rozpoznać. Wszystko było zrzucane na karb wieloletniej choroby bardzo często, w związku z tym było traktowane jako normę. Tej pewnej zmiany zachowań nie traktowano jako czegoś niepokojącego. Oczywiście narzędzie, które było pod ręką. Te zabójstwa przebiegały bardzo dynamicznie. Tutaj nie było rozkładania tego w czasie, nie było jakiegoś znęcania się nad ofiarą, panowania, nie. Tu było szybkie dążenie do celu. No i ta bliska, rodzinna, silnie emocjonalna relacja między sprawcą a ofiarą i w wyjątkowej sytuacji zabójstwo osoby obcej. Oni zazwyczaj odchodzą z miejsca zabójstwa, nie interesując się konsekwencjami, mimo że 1/4 z nich zaciera ślady, niektórzy starają się w jakiś nieporadny sposób ukryć zwłoki lub je zniszczyć. Koncentrują obrażenia na głowie i twarzy. Ta koncentracja, czyli zadawanie dużej ilości obrażeń w ten rejon, bywa tłumaczona przez psychiatrów, że dla osoby niepoczytalnej twarz
jest takim synonimem całości drugiej osoby, że właśnie grymas twarzy, jakieś emocje na tej twarzy są przez osoby chore psychicznie właśnie w sposób szczególny odbierane. Nie cała sfera gestów, tylko właśnie te, które koncentrują się w twarzy i w tym, co nią wyrażamy. Jeżeli tych obrażeń jest dużo, a bywa dużo, to grupują je w miejscach zapewniających szybkie pozbawienie życia. Tu nie ma znęcania się, tu nie ma czegoś. Tu po prostu jest bicie na oślep w to samo miejsce, które zostało wybrane jako cel szybkiego pozbawienia życia. Zjawisko nadzabijania, czyli tak zwanego overkillingu w 1/3 przypadków występuje, czyli to jest zadawanie dużo większej ilości obrażeń, niż potrzebna jest do uzyskania skutku śmiertelnego. Przypadki zabójstwo-samobójstwo, czyli wtedy, kiedy sprawcy próbują odebrać sobie życie po dokonanym zabójstwie, występują, gdy mamy urojenia z komponentą depresyjną. Tutaj nierzadko właśnie ofiarami są dzieci, a sprawcami kobiety. No i teraz odwracając to, co w sposobie działania sprawców przekonuje nas o tym, że może, że tak powiem, mają oni strukturę niepoczytalną. Ja chciałem, że tak powiem, zaznaczyć, proszę Państwa, żeby wiedzieć z praktycznego punktu widzenia. One, ci sprawcy, bywają oceniani przez psychiatrów sądowych niejednokrotnie wiele miesięcy po zdarzeniu. A tam, jak widzieli Państwo dyspozycję artykułu mówiącego o niepoczytalności, odnosi się on do sytuacji popełnienia przestępstwa. Nie jest ważne, czy później wystąpiły jakieś objawy choroby. Biegli muszą się odnieść, czy w chwili popełnienia czynu ta osoba miała zniesioną poczytalność. To wspólne zamieszkiwanie, prawda? Więcej niż jedna ofiara w tym samym zdarzeniu. To jest jednak częstsze dla sprawców niepoczytalnych. Nie ma stosowania podstępu, oszustwa przy ataku, ataku od tyłu. Nie ma ataku w miejscu ustronnym, odosobnionym. Nie ma przejawów agresji instrumentalnej polegającej na krępowaniu, torturowaniu, zadawaniu dodatkowego bólu. Miejsce, narzędzie zbrodni jest zazwyczaj na miejscu przestępstwa. Bardzo często w stosunku do sprawców poczytalnych atakują w trakcie snu swoje ofiary. To jest ciekawa bardzo różnica wykorzystywana w ocenie praktycznej. Nie ma oczywiście tych elementów racjonalnych, plądrowania, kradzieży. Pojawiają się elementy zniszczenia lub zniekształcenia ciała jako wyraz dodatkowej agresji wobec zwłok. Brak zasadniczo śladów zacierania ofiarze, nie zabierane są jej osobiste przedmioty jako trofea. Czasami można się dopatrzeć, ale to wymaga już naprawdę szczególnej uwagi, stosowania pewnych rytuałów, bo one nie są wysublimowane. To jest czasem ułożenie dwóch gałązek obok siebie, na przykład w kształcie krzyża na ciele ofiary czy obok. Nie przemieszczają zwłok, zostawiają je w miejscu, w tym, w którym dokonali zabójstwa. Rzadko zadają obrażenia w rejon klatki piersiowej, pleców, natomiast szyja, twarz zdecydowanie częściej niż sprawcy poczytalni. To, proszę Państwa, były takie badania, żeby zobaczyć, czy przypadkiem nie fakt, że oni znają się dobrze z ofiarami, determinuje ich sposób działania. Stąd z grupy sprawców poczytalnych wyłoniłem tylko i wyłącznie tych, którzy zabijali znane sobie ofiary. I te różnice były podobne. Także to nie fakt znajomości z ofiarą, a decydujące są cechy stanu psychicznego. No i to, proszę Państwa, co się jawiło, co jest elementem tego, że można z tych badań również pewne cechy profilaktyczne wywnioskować. Jakie były zwiastuny, czynniki ryzyka? No więc złe warunki wychowawcze i materialne, przejawy zachowań agresywnych w stosunku do otoczenia, te, o których mówiłem, głównie słowne i one wcale nie muszą się nasilać przed czynem, unikanie lub przerwanie leczenia, występowanie urojeń o charakterze prześladowczym lub ksobnym. Ksobnym to jest branie wszystkiego do siebie, prawda? Ktoś mnie potrąci, prawda, powie przepraszam, a ja myślę od razu, że on coś chciał ode mnie. Imperatywne, czyli nakazujące omamy słuchowe, czyli głosy, które mówią w sposób rozkazujący. Intensywne przeżywanie negatywnych treści i emocji. Czyli nadmierna intensywność przeżywania w stosunku jakby do rangi sprawy. Takie poczucie u kobiet bardzo często występowało, poczucie przeciążenia, zagrożenia, lęku. One manifestowały, mówiły rodzinie, znajomym, że one czują się już wykończone, że już nie mają siły, że boją się.
i negatywne zniekształcenie obrazu bliskiej osoby. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, kiedy po latach choroby nagle ten obraz zostaje dużo bardziej jakby negatywnie wyrażony. No i proszę Państwa, ogólnie rzecz ujmując, istnieją pewne specyficzne cechy, o których Państwu mówiłem. Jest zależność pomiędzy cechami psychicznymi a sposobem dokonania, które można w sposób praktyczny wyciągnąć z wyników badań ekspertyz sądowo-lekarskich. I teraz proszę Państwa, jakie z tego mogą być korzyści? No więc korzyści z tego typu badań, bo to nie tylko oczywiście z tych, bo wszystkiego rodzaju zabójstwa czy inne przestępstwa przeciwko życiu można poddawać tego typu analizie, ale jest to pomocne w działaniach dochodzeniowo-śledczych, kiedy wchodzi się na miejsce zdarzenia, kiedy mamy cechy, które na przykład będą nas przekonywały o tym, że musimy szukać osoby bliskiej sprawcy albo wręcz przeciwnie, musimy szukać kogoś, kogo ofiara nie znała albo była z nim w jakiejś specyficznej relacji, nie stricte rodzinnej. W profilowaniu psychologicznym, czyli w typowaniu sylwetki nieznanego sprawcy albo w typowaniu procesów motywacyjnych, na przykład samobójców, którzy wcześniej dokonali zabójstwa. Właśnie w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym, żeby urealnić ocenę stanu psychicznego do momentu popełnienia czynu. W kwestii profilaktyki przestępczości, no i profilaktyki ewentualnych, prawda, możliwości również w leczeniu klinicznym. Proszę Państwa, to jest miejsce zdarzenia, podwójnego zabójstwa, które miało miejsce pod Krakowem w jednej z miejscowości. Tam mieszkały ze sobą cztery kobiety na każdym etapie życia, czyli prababcia, babcia, matka i córka. Były one, że tak powiem, od wielu lat same. No i nagle zostajemy tam wezwani. Tam, proszę Państwa, śladów krwawych w całym tym domu było multum. Multum wszędzie. I mieliśmy dwie ofiary. Ofiarami były dwie najmłodsze kobiety, córka i matka. Zabite, jak ustaliliśmy po ocenie znamion śmierci, w odstępie czasu kilku godzin. Podejrzewano, że sprawczynią mogła być babcia, bo prababcia już mieszkała gdzieś tam zupełnie na dole, ona praktycznie była zupełnie niesamodzielna. No ale pytanie, w jaki sposób? Jakbyście zobaczyli tą podejrzewaną sprawczynię, to była kobieta, najstarsza z nich, prawda, taka chudziutka. Zabójstwa dokonano nogą od stołu. Noga od stołu na przekroju była taka. Więc porównanie możliwości uniesienia tej nogi przez porównanie fizjonomii tej kobiety wydawało się ze sobą kompletnie nie korelować. Co daje kolejny przykład, jak łatwo można ulec złudzeniu czy pewnym takim stereotypom myślowym odnośnie tego, co tak naprawdę się mogło wydarzyć, a co nie. Stąd zawsze postulat ogromnej otwartości. I to jest, proszę Państwa, miejsce ataku na jedną z ofiar, tą córkę, tą najmłodszą. To nie jest efekt zacierania śladów, bo jak mówię, tych śladów w tym domu było wszędzie krwawych, było cała masa. Więc to, że to miejsce jest takie ułożone, bo pod spodem ono wyglądało tak, miało swoje znaczenie. Te ślady, ten rozprysk tutaj i te ślady tutaj wskazują nam po pierwsze na jedną rzecz, że ofiara została zaatakowana w trakcie snu. Ja Państwu mówiłem, że z tych badań wynikało, że sprawcy niepoczytalni właśnie częściej zdecydowanie atakują swoje ofiary w trakcie snu. Druga rzecz to uporządkowanie. To uporządkowanie no jest trochę nieracjonalne. To, o czym to ma świadczyć? To, proszę Państwa, świadczy o patologicznym, pozytywnym, emocjonalnym stosunku sprawcy do ofiary. Jak to się może łączyć i być wytłumaczalne z faktem zabójstwa? Ano tak, proszę Państwa, że pewne typy zaburzeń psychicznych mają w sobie chęć zabicia ofiary, ale nie po to, żeby zrobić jej krzywdę, tylko po to, żeby przenieść ją do lepszego świata, żeby uchronić ją przed jakimś wyimaginowanym złem, które tutaj na nią czeka. To jest bardzo częsta sytuacja spotykana w tych czynach, o których mówimy, samobójstwo po zabójstwie, kiedy sprawczyni próbuje czy popełnia później samobójstwo po wcześniej dokonanym zabójstwie. I tu, proszę Państwa, faktycznie tak było.
zabiła potem później wracającą do domu matkę tej dziewczyny. Tą dziewczynę jeszcze goniła po całym domu, bo proszę zobaczyć, to są ślady odbitych, zakrwawionych rąk, to jest ślad odbitych, zakrwawionej głowy z długimi włosami, które uderzając o ścianę dokonały takich rozprysków. I faktycznie szczegółowe oględziny ujawniły schowane, zawinięte w gazety początek listu pożegnalnego tej sprawczyni. Czyli prawdopodobnie ona zaczęła go pisać, miała zamiar odebrać sobie życie, ale nie spodziewała się, że ta druga jej ofiara, córka, wróci na tyle wcześnie, że ona tego listu nie skończy pisać. No i tak, proszę Państwa, się stało. Pani została uznana za osobę niepoczytalną i przebywa nadal na detencji, czyli w zamkniętym oddziale psychiatrycznym. Nic nie rokuje na to, żeby mogła go opuścić, ponieważ widzę, że już, tak powiem, to już szczegółową analizę bardzo, że tak powiem, takiego już drobiazgowo rozpracowanego przypadku to już Państwu podaruję. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji. Ja cię tak łatwo nie wypuszczę. Zanim Państwu oddam głos, to jeszcze chciałem parę pytań, może poszerzających to, o czym mówiłeś, może troszeczkę przenoszących nas w inne rejony zadać. Pomyślałem sobie na początku, kiedy powiedziałeś, że chciałbyś mówić o psychice sprawców, o poczytalności, niepoczytalności w związku z zabójstwami. Zastanawiałem się, jak połączyć to z jakby zasadniczą formą twojej praktyki medyka sądowego. I pomyślałem, że jest to dobra okazja, żeby być może obalić jakieś mity, żeby sobie, bo pomyślałem sobie natychmiast o tym, co stanowi jakby powszechne przekonanie, powszechną wiedzę w przypadku Karola Kota, działającego w latach 50. bodaj seryjnego zabójcy tutaj z Krakowa, o którym wszyscy są przekonani, że on miał jakiegoś guza mózgu, prawda, i że to spowodowało, że robił to, co robił. I teraz jest pytanie, czy istnieje w ogóle jakieś takie przejście pomiędzy stanami chorobowymi, nie chorób psychicznych, a sprawstwem zbrodni? No i czy to się potwierdza jakoś w przypadku Karola Kota? Więc proszę Państwa, w kwestiach, zaczynając od kwestii ogólnych, przechodząc do szczegółu, oczywiście pewne schorzenia organiczne, które dotyczą naszego mózgu, wpływają na nasze stany psychiczne i mogą być źródłem również poważnych schorzeń psychicznych. Ale nigdy nie jest tak, że ta zmiana organiczna sama w sobie powoduje jakieś nasze skłonności do zachowań patologicznych czy innych. To zawsze musi przejść drogę od zmiany organicznej poprzez wywołane tym zaburzenia psychiczne dopiero do czynu. W związku z tym dalej mówimy tutaj o zaburzeniach psychicznych, które warunkują nasze działanie, z tym, że o ile w większości chorób te podłoża organiczne są różnorakie, są często nieznane, no o tyle w przypadku tych o podłożu organicznym możemy wskazać, że mamy konkretne podłoże organiczne, które nas do tego doprowadzi. Natomiast jeżeli chodzi o Karola Kota, czyli naszego słynnego mordercę seryjnego tutaj z Krakowa, to proszę Państwa, tak oczywiście no, jak do każdego przypadku przyklejają się różne legendy. Powiem tak, nie ma żadnych wiarygodnych dokumentów, które potwierdzałyby, że po wyroku, jaki został wykonany, czyli po karze śmierci, wykonano badanie pośmiertne, z którego wynikałoby, że miał on jakiegokolwiek guza mózgu. Nie ma żadnego takiego dokumentu, który wiarygodnie by to potwierdzał. W związku z tym, jeżeli ktoś tak mówi, to bardziej chyba operuje w sferze legend i mitów niż realnego faktu. Jakby się tak przyjrzeć kryminałowi, literaturze kryminalnej czy filmom, to się okaże, że ten, ja bardzo przepraszam za wyrażenie, ale takim się operuje wariat, prawda, operuje się w tej literaturze i popkulturze, to jest w jakiś paradoksalny, być może perwersyjny sposób szalenie taki właśnie pociągający temat, prawda, że jak się Państwo przyjrzą
tytułom chociażby literatury kryminalnej, no to tam na pewno wariatów naliczymy, prawda? To pomijając to, o czym powiedziałeś zaczynając, takie pojęcie sanizm, prawda? Czyli dyskryminacja osób chorujących psychicznie, pomijając to ryzyko, no to potem prowadzi do takich ciekawych pytań. Te postacie, które my znamy z kart literatury kryminalnej, taki Hannibal Lecter na przykład. Nawiasem mówiąc, pan doktor mi się przyznał kiedyś, że nie jest szczególnym wielbicielem kryminałów, ale no, Hannibala Lectera znasz, prawda? Rzecz jasna. Więc czy to są wariaci, czy z czym tu mamy do czynienia? Zacząłeś mówić o zaburzeniach osobowości, prawda? No właśnie, to nawet odnosząc do tego przykładowego Hannibala Lectera, to była osoba właśnie, która cechowała się pewnymi zaburzeniami osobowości. Nie, ona nie była chora psychicznie. Jeżeli miałbym ze swojego doświadczenia powiedzieć, kogo się bać, nie wiem, na ulicy, wychodząc gdzieś, bywając w różnych miejscach, to ja bym się bał osób właśnie takich o nieprawidłowej osobowości, a nie osób, które są wariatami takimi, którzy będą chodzić, mówić do siebie, prawda, robić dziwne miny, prawda, nie wiem, zaczepiać nas w sposób wulgarny, ale bez intencji wyrządzenia nam szkody. To zdecydowanie, znaczy w ogóle bym się takich osób nie bał pod kątem swojego bezpieczeństwa, ale osób, które nie, bo zaburzenia, proszę Państwa, osobowości, pewien typ zaburzeń osobowości to jest właśnie ta, może nie tyle nieumiejętność, co niechęć do rozróżniania dobra i zła, albo kwalifikowanie na swój sposób, a są to osoby zazwyczaj o dużej inteligencji, tego, co jest dobre, a co złe, w ich przekonaniu. Czyli oni ustalają swoje własne normy społeczne do tego, co jest właściwe, a co nie. I przez to są szczególnie niebezpieczni, bo do tego jeszcze naprawdę to są osoby obdarzone często wysoką inteligencją i też nierzadko umiejętnością pięknego sprzedania się społecznego, osiągającego kariery w różnych zawodach, wymagających kontaktu z innymi ludźmi, czy zarządzania grupą ludzi. Także no już nie chcę przytaczać, bo już nie z głowy teraz sobie nie przypomnę, ale były takie niepokojące badania, że tak jakbyśmy tutaj zebrali tą grupę osób, w którą siedzimy, to byśmy znaleźli, znaczy musielibyśmy statystycznie znaleźć ileś osób z zaburzeniami osobowości, prawda? Tak. Ale mówię, nie jestem psychologiem klinicznym, psychiatrą, więc nie. Do ilu powinniśmy odliczyć to? No właśnie nie pamiętam. Nie? Twoim terenem badawczym na co dzień jest ciało ofiary. I chciałem cię w związku z tym zapytać, co ciało ofiary, stan, w jakim je odnajdujesz, ślady na nim, potrafią powiedzieć o stanie psychicznym, ale też szerzej emocjonalnym, o tym otoczeniu emocjonalnym samej zbrodni, no i o sprawcy, jego i tym, w jakim on się stanie znajdował. No właśnie, te badania, które robiłem, wyszły z takiej analizy jakby tego tematu w kontekście, że jest to bardzo praktyczne narzędzie. To znaczy, że faktycznie w sposobie zabijania, w rozkładzie obrażeń można znaleźć cechy, które będą nam w jakiś sposób indywidualizowały sprawcę. Jeżeli nie personalnie, no to w jakiejś grupie, prawda, cech, w grupie zawodowej, w grupie wiekowej, w grupie procesu motywacyjnego, w grupie jego relacji z ofiarą. To no, nie mam tej prezentacji ze sobą, ale są zebrane pewne już na bardzo dużych statystycznych badaniach pewne takie elementy, które nam mówią coś o tym, co na przykład sprawca czuł wobec ofiary. Ten element taki troszczenia się, prawda, który tutaj był pokazany na końcu, on również występuje w takich zabójstwach impulsywnych, kiedy sprawca czy sprawczyni tak naprawdę nie miał intencji zabicia albo działał w stanie tak silnych emocji, zazwyczaj wywołanych agresją drugiej strony. To są takie sytuacje, kiedy kobiety na przykład po wieloletnim znęcaniu się psychicznym, fizycznym ze strony męża, mimo tego wszystkiego one nadal go kochają, w końcu nie wytrzymują, wbijają mu nóż w klatkę piersiową i w momencie, kiedy go wbijają, one już tego żałują. One już próbują podłożyć mu poduszkę pod głowę, prawda, jakoś go ułożyć, coś tam wytrzeć, prawda, opatrzyć i tak dalej. Także są takie elementy. Są elementy
związane z rozkładem obrażeń, na przykład rozrzut, bardzo duża ilość obrażeń chaotycznie zadawanych wskazuje na bardzo silne emocjonalne pobudzenie. I to nam mówi, że to nie jest sytuacja, w której sprawca nie zna swojej ofiary. On musi ją znać i być z nią w bardzo bliskiej relacji emocjonalnej. To jest tak trochę, proszę Państwa, że nikt was tak bardzo nie zrani i nikt was tak bardzo nie wkurzy, jak osoba szczególnie bliska, prawda? Więc to też się przekłada potem na sposób działania sprawców. Także są takie elementy na przykład obrażeń zadawanych od tyłu. To się przekłada na analizę sposobu działania, czyli sprawca zaskakuje swoją ofiarę. Czyli bardzo realistycznie się przygotowuje do tego i chce osiągnąć konkretny skutek. Czyli na przykład zabójstwa na tle seksualnym, jeżeli mamy tam jeszcze inne elementy tego, ale być może właśnie zabójstwo z zemsty, z motywu zemsty, to z kolei też po innych elementach, prawda, czy miejsca zdarzenia, czy wyboru tego miejsca ataku będzie nam mówić. Natomiast żeby tak być z Państwem zupełnie szczerym i żeby nie pozostawiać jakiegoś takiego mylnego obrazu, to nie jakaś jedna cecha, nie dwie, nie trzy, które znajdujemy, ale ich całokształt dopiero może zostać poddany analizie pod kątem, co mówią zwłoki. To nie jest tak, że prawda, jeden ślad na ciele i od razu my wiemy, co one mówią. To byłoby za pięknie. Użyłeś wcześniej magicznego słowa profilowanie kryminalne. Mi się natychmiast włączyło kolejne magiczne słowo znowuż z popkultury i z literatury kryminalnej, czyli seryjny morderca. To może na początek, to też jest rodzaj mitu, bo literatura kryminalna jest pełna, tam się ganiają, prawda, tłoczą się ci seryjni mordercy, jest ich po prostu kilku w roku. Realia są takie, że przynajmniej tu w Polsce zjawisko seryjnego mordercy jest niezmiernie rzadkie, nie mylę się. Tak, prawda? Tak, rzadkie. Niemniej tutaj kryminalistyka zna takie dwa pojęcia, które się wiążą z oceną, kiedy patrzy się na zwłoki, na miejsce zdarzenia, mówi się o modus operandi i mówi się o podpisie sprawcy. Prawda? To też się często wiąże z tym, co widzi medyk sądowy, prawda? Tak, no modus operandi to jest ogólnie rzecz ujmując właśnie sposób działania sprawcy, czyli to jest to, w jaki sposób on się zachowywał przed, w trakcie i po dokonaniu zabójstwa. To jest właśnie wybór miejsca, wybór narzędzia, wybór drogi ucieczki, szansa spotkania potencjalnych, niespotkania potencjalnych świadków, zacieranie śladów, właśnie forma ataku, czy było to poprzedzone jakimś czyhaniem, czy było to atakowanie na oślep, czy było to zachowanie, które miało w jakimś stopniu jednak uprawdopodobnić osiągnięcie celu. Natomiast jeżeli chodzi o podpis, no to jednak kwestia podpisu, to jest kwestia występowania seryjnych sprawców. Aczkolwiek są takie opinie w kryminalistyce, które mówią, że oczywiście tych seryjnych zabójców najwięcej na świecie się obserwuje w Stanach Zjednoczonych. Też niemało występowało ich w Rosji. Tutaj w Europie oczywiście oni się też zdarzali, ale na dużo mniejszą skalę. Natomiast znawcy tematu mówią tak, że to są trochę zupełnie inne realia, również geosocjalne, prawda? Inne tereny, inna gęstość zaludnienia, inny sposób zainteresowania ludźmi tym, co się dzieje. I spotkałem się z opiniami, że u nas, czy w Europie Zachodniej, nie ma tak dużo seryjnych sprawców zabójstw, bo oni nie zdążą się rozwinąć w taką serię. Czyli gdzieś po pierwszym, góra drugim zabójstwie oni zostają już ujęci. I nie ma tego elementu, który by im pozwalał na to, żeby było tych ofiar 8, 10 czy parędziesiąt, prawda? Także to może też nie do końca jest tak, że nie ma osób o skłonnościach do tego, tylko szczęśliwie nie rozwijają swoich skrzydeł, prawda? Bo tam też mamy ten element wygaszenia zawsze po pierwszej zbrodni, potem znowu narastania do zbrodni drugiej, więc to też wymaga czasu. Ten czas to jest szansa dana śledczym na to, żeby sprawcę drogą różnych, prawda, ustaleń znaleźć. Właśnie, bo jakie byłyby te cechy, które by, no, oprócz oczywiście występowania serii, prawda, tutaj się w literaturze mówi o trzecim, czwartym, prawda, trzeciej, czwartej zbrodni, żeby można było mówić o serii, ale są pewne cechy sprawcy, które pozwalają go nazwać seryjnym
zabójcza, prawda? Czyli ten etap wychłodzenia, którego nie ma na przykład u tych zabójców typu Bonnie i Clyde, prawda? To się w literaturze anglosaskiej nazywa pre-killer, prawda? No ale jakie są jeszcze cechy, zwłaszcza te o których można by mówić w kategoriach psychiki? Czy to są zaburzenia osobowości, czy to są choroby, czy co to, z czym mamy do czynienia w, tych przypadkach? Znaczy zdecydowanie daleki byłbym od twierdzenia, że to są jakieś choroby. To na pewno jest pewna patologia, pewien rodzaj zaburzeń, ale nie o charakterze chorobowym, tylko o charakterze konstrukcji na naszej psychiki. Wiesz co, tak naprawdę to pytanie byłoby najlepiej zadać psychologom śledczym czy psychiatrom śledczym, no bo oni by coś więcej na ten temat powiedzieli. No z mojego punktu widzenia to są osoby na pewno, które muszą działać z pewnych szczególnych motywów, bo tutaj nie wchodzą w grę motyw czysto emocjonalny, prawda? Bo do czystego emocjonalnego motywu potrzebna jest ta relacja, konkretna relacja pomiędzy sprawcą a ofiarą. No to musiałby tak wybijać po kolei swoją rodzinę, to by mu się nie udało raczej, jeżeli nie byłby spree-killerem. Więc tutaj w grę głównie wchodzą motywy seksualne lub takie połączone z zaburzeniami osobowości, jakiś motyw zemsty, prawda, na jakiejś grupie osób, w sensie grupie zawodowej, czy grupie źle kojarzącej się danemu sprawcy, prawda, z jakichś tam traumatycznych przeżyć rodzinnych. Tak mi się wydaje. No ale powiedzmy to wyraźnie, że jednak takim, że tak powiem, standardem czy przytłaczającą większością są te zwykłe, banalne zbrodnie. Tak. No to jest prawda. Także tutaj codzienność no jest tak jak w zwykłej poradni, prawda? Kaszel, katar, ból brzucha. No. Zanim oddam Państwu głos, jeszcze jedno mam pytanie na koniec, bo sam o tym wspomniałeś. Mamy wyobrażenie Twojego fachu gdzieś pomiędzy tym mrocznym medykiem sądowym z podziemi, z prosektorium w podziemiach, w jakiejś piwnicy, a tym znanym z laboratorium z serialu CSI, prawda, gdzie... Wszystko może. Dokładnie, gdzie tego sprawcę można zobaczyć na dnie oka i tak dalej, i tak dalej. To jak wygląda taka codzienność twojej pracy, miejsce twojej pracy i warunki twojej pracy? Znaczy, żeby to państwa jakoś zobrazować, to współczesna sala sekcyjna mniej więcej wygląda jak współczesna sala operacyjna. Oczywiście tam nie ma, że tak powiem, zestawu instrumentariuszek. No i przede wszystkim nie ma anestezjologa ze swoją aparaturą, który podtrzymuje życie pacjenta. Natomiast czy stoły, czy samo pomieszczenie wygląda podobnie do sali operacyjnej. Dlaczego? No dlatego, że ideą sali operacyjnej również z praktycznego punktu widzenia jest to, żeby dało się ją łatwo zdezynfekować do następnych zabiegów, prawda? Ideą przeprowadzenia czy doprowadzenia sali sekcyjnej do ładu jest również to, żeby dało się ją zdezynfekować przed kolejnymi badaniami, żeby nie stanowiła ani ona zagrożenia epidemiologicznego, ani nie doszło do jakiegoś zanieczyszczenia, prawda, śladami z jednych zwłok, które zostałyby doprowadzone do drugich. Natomiast tak jak sam się przekonałeś, mimo że mamy oczywiście różne skomplikowane narzędzia, to jednak do wykonania podstawowej sekcji zwłok przy takim podstawowym zakresie no nie potrzeba jakichś szczególnie wysublimowanych narzędzi, także nie ma się co tam spodziewać kosmicznych technologii, bo czy ostry nóż, czy nożyczki specjalne do cięcia kości, czy piłki, czy prowadnice, czy pęsety, no to nie są narzędzia, które są obce publiczności, prawda? Ja zapraszam teraz serdecznie do zadawania pytań. Będę miał taką prośbę, ponieważ to spotkanie nasze jest nagrywane. Będę podawał mikrofon i będę prosił o zadawanie pytania do mikrofonu. Zapraszam. Nie, proszę się nie bać, naprawdę. Ciężko się przełamać na początek. Bardzo proszę. Ponieważ wcześniej pan doktor wspomniał o tym problemie choroby psychicznej i zaburzenia osobowości i czy pod kątem niepoczytalności może zostać uwzględniona na przykład depresja poporodowa u kobiety, która zabije swoje nowonarodzone dziecko, czy to jest jako choroba psychiczna i wtedy można ją uznać za niepoczytalną i wtedy może ona nie odpowiadać za swój czyn?
No to jest ciekawy, złożony aspekt. Jak najbardziej depresja poporodowa jest chorobą. Jest chorobą tak zwaną z grupy schorzeń reaktywnych, czyli to jest stosunkowo wąska grupa w psychiatrii, ale jest taka grupa właśnie zaburzeń, które oczywiście mają swoje podłoże gdzieś w procesie toczącym się wcześniej, ale wywołane są reaktywnie pewną sytuacją. I jak najbardziej depresja poporodowa może być powodem uznania niepoczytalności, aczkolwiek ten problem zahacza jeszcze o pojęcie innego artykułu z kodeksu karnego, a mianowicie dzieciobójstwa. Dzieciobójstwo to jest pojęcie, które nie dotyczy po prostu zabicia dziecka. To jest zabicie noworodka w pewnej szczególnej okoliczności, czyli tylko i wyłącznie przez matkę i tylko w pewnej sytuacji wywołanej porodem. Więc w tego typu przypadkach zazwyczaj raczej stosowany jest ten artykuł z dzieciobójstwa, który również, że tak powiem, może się skończyć odstąpieniem od wymierzenia jakiejkolwiek kary. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ten kazus niepoczytalności mógłby spowodować, że ta kobieta, no mówiąc kolokwialnie, zostałaby potraktowana gorzej, nie, z punktu widzenia obrony. Bo tutaj zostaje uznana za winną, ale od czynu uniewinniona i od wymierzenia kary odstąpiono i praktycznie z miejsca po rozprawie może wrócić do społeczeństwa, może leczyć się z tej depresji, a w przypadku, kiedy zostanie uznana za niepoczytalną, może się to skończyć co najmniej wielomiesięczną, prawda, przymusową detencją do czasu, aż u niej te objawy ustąpią. Jak wiadomo, tego typu schorzenia wcale dobrze nie leczą się w ośrodkach zamkniętych. No, współczesna psychiatria dąży do jak najszerszego propagowania jednak takiego lecznictwa otwartego, aktywnego, żeby to nie było lecznictwo XIX-wieczne, prawda, zamykanie w murach. Jeszcze tak bym chciał Państwu taką jedno moje spostrzeżenie, bo ja przecież też nie jestem z zawodu psychiatrą i swoją wiedzę też czerpałem z kontaktów z innymi ludźmi i też analizując te przypadki, a było ich dużo, muszę Państwu powiedzieć, że czasem nam się wydaje, że te osoby chore psychicznie to są jakieś z kosmosu, prawda? Że to, co one przeżywają, to w ogóle jest coś, co no, jakieś nam się absolutnie nie mieści w głowach. A powiem Państwu, że to jest tak naprawdę tylko przeniesienie o 2-3 poziomy wyżej tych uczuć, które my doświadczamy na co dzień. Tego żalu, który przeradza się w depresję, tego smutku, tego, że nam się na przykład w taki dzień jak dzisiaj rano nie chce wstać i ruszyć ręką, po prostu ani pójść do pracy, bo po prostu nas wszystko przygniata i wydaje nam się, że niczego nie zrobimy. Więc to nie są, proszę Państwa, sytuacje jakichś kosmicznych, pojawiających się znikąd zaburzeń. To jest, ja to mówię, wyśrubowanie doświadczeń zwykłego człowieka w sposób nadmierny i nieumiejętność poradzenia sobie z tym, prawda? Zapraszam do zadawania pytań. Temat prezentacji, ponieważ dla mnie bardzo ciekawe było to zakończenie, które pan doktor akurat przewinął. Nie wiem, czy inne osoby też tak uważają. Nie, no, ja mógłbym wrócić do tego, tylko nie, czas, że tak powiem, jeżeli mogę, to mogę. Nie wiem, czy mamy czas? To wszystko organizatorzy, że tak powiem. Organizatorzy mówią, ja że mamy ja jestem czas. Do Państwa dyspozycji. Dobrze, to wróćmy. Przelecimy sobie. To, proszę Państwa, szczegółowo zanalizowany, ale drastyczny w swoim odbiorze, no bo tutaj zginęły dwójka dzieci i kobieta. Natomiast ja nie chciałem Państwu właśnie pokazywać przypadku, który jest jakiś, nie wiem, niesamowity, szczególny w swojej. To ja właśnie chciałem pokazać coś, co mimo swojej drastyczności jest dość typowe. No więc w pewnej małej miejscowości zostaje zatrzymany w nocy podejrzanie zachowujący się mężczyzna. No tam zwalnia, odwraca się, czyli takie typowe zachowania, co po prostu zazwyczaj policjanci zaraz podjeżdżają i panie, co pan ten. No i stwierdzają, że jest trzeźwy, ale sprawiał wrażenie osoby chorej psychicznie. No i od razu zwrócił uwagę, bo na dłoniach miał ślady krwi. No, zatrzymany, bardzo grzecznie, bo oni
zazwyczaj to nie wymaga dużo czasu, żeby oni się przyznali do tego, co robią. Oni później potem zmieniają, mówią, a że nie pamiętają, a że ten, ale jeżeli choroba psychiczna im na to pozwala, to oni mówią wprost, co zrobili. No więc mówię, że za pomocą siekiery zabił swoją żonę oraz dwójkę śpiących dzieci. Znowu, bo zobaczcie, mamy te dzieci śpiące. Zostawił narzędzie w domu, umył się, no jak widać, nie, dokładnie przebrał i pieszo udał się do tej miejscowości. Nie potrafił kompletnie wyjaśnić, dlaczego udał się do tej miejscowości. Tam nikt na niego nie czekał, nie miał tam kogo odwiedzić, bo nikogo tam nie znał. Nie była też, że tak powiem, to absolutnie jakakolwiek forma ucieczki, ani chęć przeniesienia się gdzieś dalej, bo on nic ze sobą nie wziął. On twierdził, że żona i tej straszyli go powieszeniem, jeżeli nie przepisze na nich nowo budowanego domu, prawda? No, abstrahując od tego powieszenia, prawda, to straszenie, prawda, i ta kwestia przepisania domu i tak dalej, jeżeli się przyjrzeć, to znowu zaczynamy wchodzić w bardzo racjonalne argumenty, prawda? No, no, zdarza się tak w rodzinach, że rodzina się kłóci, prawda, grożą nawet sobie, czasem się biją, ten i tak dalej, czy jakieś inne formy agresji na gruncie rodzinno-sąsiedzkim. No takich przypadków to my mamy całą masę, prawda, że ktoś tam dostał grabiami albo ktoś kogoś uderzył sztachetą i tak dalej. To na szczęście się kończą dużo, dużo rzadziej, ale właśnie na tle tego typu kuchni. No więc policja jedzie, ujawniono zwłoki kobiety, dwójki dzieci, zmasakrowane generalnie. Ciało kobiety leżało przy wejściu i faktycznie ona tuż przed śmiercią weszła do domu, dzieci leżały w łóżkach w drugim pokoju, one spały. Ta kobieta po prostu wracała z pracy, bo ona późno kończyła pracę. Wszystkie ofiary były wielokrotnie uderzane w głowę. Nie było śladów udzielania pomocy, zostały zostawione jak leży, zakrwawiona siekiera na podłodze w pokoju dzieci. Czyli teraz zobaczę jeszcze inną, proszę Państwa, rzecz. Dość ciekawo. To nie była sytuacja, z którą też czasem się spotykamy, że sprawca zabija dzieci i czeka na swoją żonę, prawda? Bo on cały czas, tu zobaczycie, że on, że tak powiem, miał jakąś wizję tego, nie. Ten impuls powrotu żony, która najbardziej wzbudzała w nim te paranoiczne przekonania o tym, że jest związana z jego teściem i powoduje, prawda, ten konflikt o dom i to, że on go straci. To był powód do tego, że on zaczął działać, a potem przeniósł się do dzieci. Rozległe obrażenia, prawda, czaszkowo-mózgowe, bita na oślep zarówno ostrzem siekiery, jak i jej drugą stroną, czyli obuchem. Prawda, rany na głowie, 6 plus 5, czyli 6 od ostrza, 5 tępych i na karku i na szyi. Obrażenia tak samo u dzieci w mniejszej ilości, wszystkie zlokalizowane w obrębie głowy. On wcześniej był z tego wieczoru u swoich rodziców, gdzie razem oglądali telewizję, w ogóle żadnej jakiegokolwiek objawów, że coś w nim narasta, prawda? On był spokojny, zachował się normalnie, bez zdenerwowania, agresji. Udał się do swojej części domu, bo te domy były tam ze sobą połączone ścianami. No i co, jaka linia życia, proszę Państwa? Z zawodu murarz, pozytywna opinia w środowisku. Uchodził za osobę cichą, zamkniętą w sobie, unikającą towarzystwa, niekonfliktową, niekarany, nie nadużywał alkoholu. Potrącony w przeszłości przez samochód, doznał urazu głowy. Tutaj znowu możemy mówić, że być może właśnie jakaś komponenta taka organiczna, w tym przypadku pourazowanie chorobowa, u niego występowała. No i faktycznie proszę zobaczyć, encefalopatia pourazowa, to jest pourazowe uszkodzenie mózgu i towarzyszące zaburzenia świadomości, wtedy leczone. Potem od 1992 roku pod kontrolą poradni zdrowia psychicznego zgłaszał się regularnie, przyjmował leki, nie manifestował żadnych takich objawów psychotycznych, żeby słyszał głosy, żeby coś do niego mówiło. Skarżył się, że coś tam zapomina, że czasem gorzej śpi, że taki jest drażliwy. Ostatnia wizyta 22 listopada zgłaszał chęć pobytu w szpitalu, żeby odpocząć. Proszę, ten element przeciążenia, o którym żeśmy mówili. I to też nie jest tak, że oni nie czują tego, że coś się z nimi dzieje źle. Takie przypadki miałem takie, że zgłaszał się do księdza i mówił, że coś się z nim złego dzieje. Tylko dla otoczenia, które obcuje z taką osobą, to często albo w ogóle tego nie zauważają, nie rozumieją tego. Jeżeli jest to przewlekła choroba, to zrzucają to wszystko na karb tego, no przecież chory, no to nic nowego, nic ten. On od czasu tego wypadku na ręce całkowicie niezdolny do pracy, tam pomagał rodzinie przy pracach.
No i co mówią rodzice? Po wypadku zachowywał się dziwnie, był przytępiony, miał dziecinne zachowanie, dużo spał, bez wyraźnej agresji, nerwowe, pożycie rodzinne dobre, bez przemocy, kłótni i awantur. Poza jakimiś kilkoma zwykłymi. A z kolei rodzice jej mówią, że pożycie rodzinne nie układało się dobrze, że żona była źle jego traktowana, że była wyzywana, z mężem dochodziło do konfliktów na tle budowanego domu, dwukrotnie wyprowadzała się z domu, była bita przez męża. W ostatnim czasie wszystko wyglądało w porządku. To taki, proszę Państwa, typowy przykład, jak my poruszamy się w aktach, prawda? Jedna wersja mówi tak, a druga wersja mówi coś zupełnie przeciwnego, prawda? I każdy twierdzi, wszyscy twierdzą, że po prostu mówią świętą prawdę, nawet pod rigorem ponoszenia kary za fałszywe zeznania. No i on został przesłuchany, twierdzi, że rozumie że swoje zarzuty, ale w ogóle nie wie, jak do tego doszło, że zabił żonę. Chociaż bezpośrednio, jak został zatrzymany, mówił, że zabił i że siekierą. Żona, teść i dwóch szwagrów grozili mu, że go powieszą. Widział już kiedyś, jak udusili kolegę, prawda? No, czyli tu już mamy objawy wytwórcze. No, opis jego wydarzeń był niespójny, pokryty częściową niepamięcią. Wylądował na obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Tego typu przypadki zazwyczaj obligatoryjnie są kierowane, bo nikt w trybie ambulatoryjnym po prostu od ręki nie oceni stanu psychicznego, tylko trzeba się takim przypadkom przyjrzeć. Rozpoznało no, zespół psychoorganiczny, czyli mamy tą sytuację właśnie uszkodzenia mózgu, charakter apatyczno-otępienny z epizodami psychotycznymi, czyli one nie występowały stale, tylko występowały okazjonalnie o obrazie zespołu urojeniowo-depresyjnego. Czyli on sobie wyobrażał, miał skrzywione widzenie rzeczywistości i do tego taką komponentę depresyjną, prawda, że to wszystko jemu się nie udaje, że jest źle. No i występowała urojeniowa interpretacja zachowania się otoczenia, prawda, o tych teściu, prawda, i tych członka rodziny, którzy udusili kolegę. W badaniu psychologicznym skłonność do natychmiastowania zaspokajania potrzeb, zachowań impulsywnych, przedwczesnych, nadmiernego ulegania emocjonalnym wpływom otoczenia. No i stwierdzono dokonanie zabójstwa wielokrotnego w warunkach zniesionej poczytalności właśnie na tle tej choroby psychicznej, która jak widzicie nie miała, że tak powiem, innego podłoża niż psychoorganiczne. Dodatkowo, prawda, ta komponenta psychologiczna, która tłumaczyła jakby sposób jego działania, tą gwałtowność, nieprzewidywalność do końca tego czynu, wniosek o detencję badanego i... Nie wiem, nie jestem w stanie tego prześledzić, bo już nie wiem, ale do czasu, kiedy ja, że tak powiem, zajmowałem się tą sprawą, a były to lata pod koniec, no blisko 2010 roku, to on jeszcze sobie siedział, prawda, na tej detencji i nic tam nie zapowiadało, żeby miał się z niej szybko wyprowadzić. Także taki to przypadek, prawda? Dość taki w pewnych elementach bardzo charakterystyczny. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Ja mam takie pytanie bardziej metodologiczne, bo w nauce używa się wielu różnych zabiegów, aby wyeliminować wpływ jakichś przedzałożeń czy hipotez na wynik procesu badawczego. Na przykład uczestnicy, może inaczej asystenci, osoby przeprowadzającej badanie nie wiedzą, czy dana osoba jest w grupie eksperymentalnej, czy kontrolnej i tak dalej. Chciałem zapytać, czy w przypadku medycyny sądowej, właśnie takim lekarzom sądowym znane są jakieś hipotezy, przypuszczenia na przykład prokuratury, czy innych osób zaangażowanych w proces? I czy to według Pana może w jakiś sposób wpływać na interpretację tego, co właśnie wynika ze zwłok, czy jakby jakieś przedzałożenia mogą rzutować na mylną diagnozę? No powiem panu szczerze, to jest to poważny problem, z którym ja się w praktyce spotykam i który podnoszę również podczas szkoleń prokuratorów czy policjantów, właśnie wchodzenia na przykład na miejsce zdarzenia już z góry powziętym założeniem, że mamy do czynienia z samobójstwem, albo mamy do czynienia częściej właśnie z nieszczęśliwym wypadkiem, albo ze zgonem z przyczyn chorobowych, bo zazwyczaj przyjmuje się takie, znaczy w praktyce, prawda, bo to tu nie mówimy o badaniach takich w warunkach kontrolowanych, tylko w praktyce, no przyjmuje się takie założenie, które sprawi, że my się najmniej narobimy. I niestety tak jest, czasem
takie zamurowanie na pewnej koncepcji i brak otwartości na to, że inne ślady przecież mówią coś innego, ale nie, to ja wtedy ich nie widzę, tych śladów, albo obniżam ich wartość dowodową, nie chcę się nimi zajmować, albo mówię, a nie, to przypadek, prawda? Więc to jest problem duży w praktyce, niestety. Oczekiwania, jeżeli chodzi o oczekiwania z kolei, to spotkałem się z czym innym, mianowicie moja koleżanka robiła badania o tak zwanym efekcie CSI. To znaczy, że niestety część osób pracujących w wymiarze sprawiedliwości czy w organach ścigania swoją wiedzę na temat tego, co się aktualnie robi, czy jakie metody są dopuszczalne, czerpie, czy możliwe, nie dopuszczalne, tylko możliwe, czerpie właśnie z kryminałów, bo miałem taką ostatnie spotkanie z taką panią, która mówiła, że właśnie pokazywała mi pani sędzia książkę i mówi, cały wydział już ją przeczytał, panie doktorze, cały, nie będę mówił jaką. Ale to ze złych kryminałów. Cały wydział. Nie, to akurat taki dość popularny ten wiesz. To jedno o drugim. Natomiast no nie jest to dla mnie w obliczu sędziego czy prokuratora, który musi podejmować decyzje merytoryczne w oparciu o aktualną wiedzę, no źródło informacji, prawda? I niestety te badania tej mojej koleżanki, dość znane, można je przeczytać, jest książka nawet wydała, no pokazują, że istnieje takie wepchnięcie przez tą popkulturę w myślenie osób, które absolutnie powinny jednak bazować na realnych źródłach informacji. Także istnieje to niebezpieczeństwo. No, żeby taki panu podać na koniec przykład. Mieliśmy przypadek zabójstwa, który został do nas przywieziony z województwa, nie miało miejsca w Krakowie. Tam kolega pracujący w tamtym rejonie, specjalista medycyny sądowej, powiedział, że to jest zabójstwo i że proszę to wieźć do zakładu, czyli do ośrodka w najwyższej referencyjności, że on tego nie będzie tam sam robił, bo tak uważa, że tak powinno być robione, zresztą bardzo słusznie. A prokurator, który prowadził to śledztwo, mówi, a ja co pan mi tu mówi, jakie zabójstwo? Jakie zabójstwo? Przecież drzwi były zamknięte od środka. No i tak się z nim przepychał, potem przyjechały te zwłoki do nas, 20 ileś ran, prawda, szyja, plecy, dla nas ewidentne zabójstwo, mówimy to prokuratorowi, on mówi niemożliwe, samobójstwo, jak to, przecież, a nie mógł tak upaść, prawda, i tak dalej, no tak w skrócie W rzeczywistości koniec końców okazało się, proszę Państwa, że było to zabójstwo, ale co, ale sprawcą była osoba, zresztą z kręgu rodzinnego, która wzięła klucz, który był drugi w domu, zresztą się tam znali w relacji rodziny, po prostu chciał pożyczyć pieniądze, tym razem nie dostał, wkurzył się, zabił starszą osobę, zamknął zamek i pojechał do siebie. A nikt na oględzinach nie sprawdził, że ten zamek dało się zamknąć bez problemu od zewnątrz w momencie, kiedy klucz był też wsadzony od wewnątrz, bo są tego typu zamki, prawda? I to wmurowanie, że wchodzimy, zamknięte drzwi od wewnątrz, no to musi być samobójstwo. No to jest taki przykład nierzadkiej sytuacji, z którą się spotykamy. Także niestety, no niestety my też staramy się to pokazywać na różnych przykładach, żeby oni jednak bardziej otworzyli swoje umysły, bo mówię, to zawsze mogą być fenomenalne metody, ale no zawsze na końcu rozwiązania każdej zagadki jest człowiek. Jeżeli on nie użyje swojego umysłu w sposób otwarty i w sposób zgodny z wiedzą, ale jednocześnie plastycznie podchodząc do tego, to nigdy sukcesu się nie osiągnie. To jest szansa na ostatnie pytanie. Ja chciałbym dopytać o tę współpracę z grupą Policji Archiwum X, bo pisaliśmy to w notkach autorskich, a w szczegółach jak to wygląda i jakie sprawy udało się wyjaśnić, w sensie jak stare sprawy udało się wyjaśnić dzięki tej współpracy? Znaczy powiem tak, no nie do końca mogę na ten temat mówić, jak wygląda współpraca. Może tego już nie nagramy. Generalnie no to jest grupa policjantów, którzy w sposób bardzo otwarty i bardzo szeroki podchodzą do spraw niewyjaśnionych sprzed lat. I to są sprawy, które mają kilkanaście, czasem 20, nawet parę lat i udaje się rozwiązać z sukcesem. Tu znowu działa czynnik ludzki polegający na tym, że oni są niezwykle uparci, a z drugiej strony bardzo otwarci na współpracę z specjalistami różnych dziedzin. No, ponieważ te przypadki dotyczą zabójstw, no to w dużym stopniu potrzebują też wiedzy medyczno-sądowej.
I to może nie polega na niczym innym niż na to, że kiedyś tam we współpracy dobrej jakoś przypadłem im do gustu, sprawdziłem się i teraz po prostu lubią ze mną pracować, to nic więcej. Nie ma w tym większej tajemnicy, no natomiast o warsztacie. O szczegółach nie można mówić, okej. Okay. No. W każdym razie morderstwo sprzed nastu lat udawało się rozwiązać, to nie jest tajemnicą, to co żeśmy ostatnio czym się zajmowali i dalej się zajmujemy, to jest sprawa medialna głośna ze Szczucina, zabójstwa Iwony Cygan, to jest powrót sprawy Katarzyny Zowady, czyli tej skóry wyłowionej z Wisły, to są te sprawy, które mamy na tapecie, znaczy jeszcze jedną mamy, ale to nie mogę powiedzieć, bo jeszcze jak coś się pojawia w mediach, to się ma pojawić w mediach. Okej. Nie wiem, czy Państwu się nasunęło, bo myślę, że na jeszcze jedno pytanie możemy znaleźć czas. A jeśli nie, to chciałbym bardzo podziękować tutaj panu doktorowi. Ja bardzo dziękuję. Bardzo wielka przyjemność spotkać się z Państwem. I również prowadzącemu dzisiaj spotkanie Michałowi Kuźmińskiemu.